the scales at 9 stone 8 pounds 2 ounces, 134 pounds 2 ounces. He brings to the ring an exceptional record, 43 contests, 40 wins, 27 wins by way of knockout with only 3 defeats. He is one of the great fighters of the modern era, a 3-weight world champion from Barrientos, Venezuela, by way of Tokyo, Japan, and Las Vegas, Nevada, USA. Damas y caballeros, el niño de oro, the golden boy, Jorge Linares. And in the blue corner, wearing the red shorts, black and white trim. On the scales, 9 stone 8 pounds 5 ounces, 134 pounds 5 ounces. His record reads 38 contests, 31 wins, 13 wins inside the distance, 4 defeats, 3 draws. He is the former 2-weight English champion. He is the former British champion. He is the reigning, defending WBA lightweight champion of the world. The fighting pride of Manchester, England, Anthony Million Dollar Gorilla. Anthony. Spot you in the change room, you know what I expect. Shake hands, best of luck to both. God bless you. Terry O'Connor, sędzia ringowy tego pojedynku, punktują sędziowie Stanów Zjednoczonych, Anglii i Panamy. No i teraz, proszę Państwa, już wszystko w rękach tych pięściarzy. Na pewno nieco większe doświadczenie Jorge Linaresa. Niño de Oro, Golden Boy, Złoty Chłopak. No tak naprawdę to był tylko jeden Golden Boy, czyli Oscar de la Hoya, ale no on też już swoje w zawodowym boksie zrobił. Miał niespełna 17 lat, kiedy rozpoczynał zawodowy boks daleko od swojego domu, bo nie mógł podpisać kontraktu zawodowego wtedy w Wenezueli. Był za młody, więc zaczął boksować w Japonii. 7 pierwszych walk w Japonii, ale później przyleciał do Caracas i zdobył swój pierwszy pas w WBA Federatin w kategorii Super Koguciej. To był rok 2004, 31 stycznia. I tak się zaczęła wielka kariera Jorge Linaresa. Ale zapowiada się naprawdę wielki pojedynek. Od początku trzeba być skoncentrowanym. Dobry początek, a Crawley, lewy prosty, lewy po zejściu na tułów. Ale Jorge Linares chce pomścić ostatnią porażkę Ismaela Barozo, jego kolegę, z którym pracował. Mówi, że źle rozpoczął Barozo walkę z Crawley, że za mocno ruszył do przodu. Za bardzo chciał wygrać przed czasem, później to się mści. I później wykorzystał to Antony Crawley, pokonując właśnie Ismaela Barozo. Natomiast pytany Crawley o to, jak prezentuje się Linares, mówi, że to jest świetny technik, naprawdę jego walki powinny być pokazywane na każdym gymie, ucząc młodych zawodników boksu. Bardzo dobra akcja Jorge Linaresa, 2 ciosy na korpus doszły celu. Świetnie to zrobił pięściarz urodzony w Barinas, Wenezueli. Trzeba tylko przypomnę, że mistrzowski pas WBA zdobył w drugiej walce z Darleysem Perezem w ubiegłym roku w lipcu, tu właśnie w Manchesterze. Pierwszy pojedynek też w Manchesterze zremisował z Kolumbijczykiem, a później w pierwszej obronie walczył z Ismaelem Barozo. Wygrał z nim przez nokaut w 7 rundzie. No i warto powiedzieć tutaj, że na 61 zwycięstwo, 13 walk przed czasem Crawley. Natomiast on wie, że ustrzeli tutaj hat-trick, jak mówił w piłkarskim języku, i wygra przed czasem z Jorge Linaresem, bo na razie dwie walki mistrzowskie w jego wykonaniu właśnie wygrane przed czasem, co było wielkim zaskoczeniem, ale pokazał, że wzmocnił się fizycznie, że dojrzał, że cały czas poprawia te umiejętności techniczne. Króla teraz świetny podwójny lewy i prawy sierpowy dochodzi do głowy Linaresa. Ale to, co warto wspomnieć, Linares pokonał Kevina Mitchella w 10 starciu, wygrał z nim przed czasem właśnie walce w WBC.
i tam widział dużo błędów. Inna resa Krolla, że nie może przede wszystkim poruszać się w linii prostej do tyłu z tym zawodnikiem, bo on znakomicie wykorzystuje to, gdy zawodnik, jego przeciwnik cofa się w linii prostej. Musi zmieniać ustawienie, przychodzić na bok, uderzać pod różnymi kątami. To jest oczywiście oczywiste, ale chce to wprowadzić do swojego boksu Krolla. Ostatnie 10 sekund pierwszego starcia. Na razie lepszy Linares minimalnie, bo ta runda no, nie będzie łatwa do punktowania, ale w moim odczuciu kilka ciosów czystych więcej zadał Linares, który z 31 wygranych walk 13 rozstrzygnął, z których ma na swoim koncie z 40 wygranych walk 27 przed czasem, ale z 3 porażek wszystkie przegrane przed czasem, tyle że no, walczył naprawdę z dobrymi pięściarzami, z Juanem Carlosem Salgado w 2009, z Dragon Pazuba w kategorii super piórkowej, z Antonio De Marco, ale to była walka dziwna, owakujący Pazubec w wadze lekkiej 5 lat temu, przecież prowadził właściwie, no, nie dawał żadnych szans. Wygrywał z De Marco bardzo wysoko na punkt, ale pocięta twarz w tym pojedynku. No i końcówka ułożyła się do niego fatalnie. Przegrał w 11 rundzie. Walka została zatrzymana. Później pokonał go Sergio Thompson w Cancun w Meksyku rok później. No ale od tego czasu wygrywa. Chociaż został pozbawiony tytułu WBC, który zdobył wygrywając Javierem Prieto, nokautując go w czwartej rundzie w 2014 roku, bo miał kontuzję, złamał rękę, nie mógł walczyć w obronie, został przeniesiony jako misz w stanie zawieszenia. No ale teraz jest tu szansa za jednym zamachem zdobyć i pas WBA należący do Krolli, pas WBC Diamond oraz pas magazynu The Ring, bardzo prestiżowy. Z kolei Krolla też wie, o co walczy, bo z jednej strony może ten swój pas obronić, co głęboko wierzy, jako pierwszy Brytyjczyk zdobyć pas magazynu The Ring w wadze lekkiej, a więc duża sprawa. A świetna akcja, prawy prosty, lewy sierpowy, potem dwa ciosy na dół w wykonaniu Linaresa. On potrafi boksować w różnych płaszczyznach, z krokiem w tył, atakując. Tutaj właśnie wracają do tej walki z Kevinem Michelem. Tam był na deskach, podniósł się i potrafił jeszcze wygrać walkę nokautując Michela. Ale tutaj Antony Krolla, bardzo podziwiany przez Ricky Hattona. On w 2012 roku przegrał z Derwin Matthewsem w 6-rundowym pojedynku. Nikt potem już nie wierzył w sukcesy Krolli. On jednak podniósł się, pokazał, że ma charakter, że potrafi zmienić team, wyzwolić energię, która pozwoli wyjść na najwyższy poziom i teraz jest mistrzem świata. Świetne akcje, kolejne bardzo dobrze akcje, bardzo ładne są te kombinacje Linares, ale on tak właśnie boksuje. To jest pięściarz bardzo efektownie walczący, natomiast Krolla na razie konsekwentnie próbuje dystans skrócić. To jest połowa drugiego starcia, nie może się jeszcze dobrać do skóry Linaresowi. Tak jak zauważyłeś, te przyspieszenia, zmiana tempa, uderzenie w wykonaniu Linaresa naprawdę na najwyższym poziomie. No, nikt nie daje tytułów mistrzów świata za darmo, tak jak wspominałeś, mistrze kategorii wagowych. Naprawdę wielkie nazwiska w jego rekordzie. No, tutaj też bardzo pewny siebie, dlatego tak duża stawka tego pojedynku. Znowu ładne zejście i wyjście i cios na dół w wykonaniu Linaresa. No tutaj wszyscy wierzyli, że Krolla będzie właśnie bił ciosy na dół. On w ostatnich pojedynkach tak nokautował swoich rywali. Wszyscy uderzyli na korpus, a tutaj jak na razie to Jorge Linares stara się częściej zadawać swoje uderzenia na korpus i robi to bardzo lekko. Widać przyspieszenie, świetnie przygotowany jest Linares na przestrzeni tych dwóch rund, które oglądam. Ale cały czas będzie nacierał na Linaresa. Ten pressing być może przyniesie w drugiej fazie tego pojedynku rezultaty. No znowu szukał mocnego lewego pod prawy łokieć, ale Krolla nie rezygnuje. Cały czas, tak jak zauważyłeś, pressing. On nie daje nawet kroku, chwili odpoczynku Linaresowi. Cały czas blisko niego, stara się
obserwować jego koncentrację i jego uwagę. Joe Gallagher opowiada, że Antony Krolla jest bardzo pilnym uczniem, a właściwie studentem, bo on studiuje te stare kasety z walkami wielkich mistrzów i stara się wychwycić coś, co by mu się najbardziej w boksie przydało, a więc ogląda na przykład walki Winky Wrighta, ogląda walki Alexia Arguello, Salvadora Sancheza. To są ci, których najchętniej ze starych kaset podpatruje. Krolla zaczynał boksować w wieku 10 lat, ale zawodowy kontrakt podpisał w 2006 roku. Marzy się Krolli walka w Las Vegas. Liczy, że tym pojedynkiem otworzy sobie możliwość zawalczenia w Stanach, na wielkiej gali. W tej metce boksu, jaką jest Las Vegas. Teraz ładny bezpośredni prawy Krolli trafił, no ale lekko boksuje, dużo czasu, bo tak wyprowadza się. Lunares, znowu świetna akcja, lewy, prawy, prosty, lewy po prawy łokieć, ale teraz sygnalizował, że troszkę za nisko uderzył Lunares Krolla i zgodził się z tym Teddy O'Connor. W tej kategorii Brytyjczycy mają jeszcze jednego mistrza, Terry Flanagan. Już WBO. Widać, że świetnie czuje dystans Lunares. Bardzo dobrze rozpoczął ten pojedynek. Ale to on jest tym, który ustawiony jest na razie w tej walce defensywnie, ale proszę, jakie przejście do kontrataku. Błyskawicznie wychwytuje każdy najmniejszy błąd w dystansowaniu swojego rywala. No to, co mówił o nim właśnie Krolla, że naprawdę wyszkolony jest fantastycznie, że ma to wyczucie, ten timing, przejście, odejście, zejście, ponowienie akcji. Naprawdę dużo widzi Linares, ale Krolla wierzył w siebie bardzo przed pojedynkiem. Mówi, że też jego boks się rozwija i on potrafi zmienić, dostrzec, dostosować się do warunków, które postawił mu jego przeciwnik w ringu. On też miał ten nieciekawy rok 2011-2012, kiedy pokonał go Antonio De Marco dość nieoczekiwanie, bo jak już mówiłem o tym pojedynku, a później inny Meksykanin, Sergio Thompson w Cancun. Mocny pressing, teraz zamknął w narożniku Linaresa Krolla. Podchodzi za podwójną gardą, pojedynczy, prawy się. I proszę, sierpowy, jaka odpowiedź, lewy podbródkowy, który przedarł się przez gardę Krolli. No i teraz przyjął ten lewy prosty na rękawicę i od razu trzy ciosy błyskawiczne wyprowadza Linares. Wciąż zdecydowanie mniej uderzeń zadaje Krolla. Teraz prawy na korpus pod lewy łokieć, ale to są wciąż pojedyncze uderzenia, przestrzelony prawy sierpowy. I znów ten lewy z dołu bity przez Linaresa. Ładnie to zrobił, jeszcze szedł tułowiem w lewą stronę i chciał tak między rękawicę takim potężnym podbródkowym podnieść głowę Krolli Linares. Ale to są ciosy przede wszystkim bite na dużej szybkości, na luzie. To widać, że zadaniem przy takim uderzeniu nie jest, aby urwać głowę rywalowi. Teraz kapitalny, znów prawie podbródkowy i lewy na wątrobę. Ale świetnie to zrobił. Szedł nogami w prawą stronę i wystrzelił tym prawym podbródkowym i jeszcze dołożył lewy na wątrobę, tak jak powiedziałeś. Na razie można powiedzieć, że boksuje szkoleniowo Jorge Linares. Nie popełnia błędu, świetnie czuje dystans, wychwytuje wszystkie najmniejsze błędy Krolli, w dystansowaniu szczególnie, kiedy próbuje zaatakować i tam jest pół kroczku do tyłu. Sprytnie wychodzi ten z narożnika, gdzie jest zamykany, potrafi przejść, znowu wejść do środka ringu, nie daje się tak zamykać. No i wydaje mi się, że jest szybszy, szczególnie nie boi się otworzyć swoją serię ciosów, bo prowadzi 3-4 uderzenia, a na razie Krolla skoncentrowany na takich pojedynczych, mocnych uderzeniach. Krolla miał szansę walki już o mistrzowski tytuł, wakujący wtedy pas bodajże w 2014 roku z Ricardem Abrilem z Kuby, no ale wtedy
uczestniczył w takiej akcji, która no, przyniosła mu też ogromną popularność na Wyspach, można powiedzieć, dlatego że włamywacze próbowali obrabować dom jego sąsiada. On wkroczył do akcji, z jednym się uporał, ale drugi jakąś bryłą czegoś bardzo ciężkiego uderzył go w głowę, pękła kość czaszki, przy okazji też był złamana kostka. No i to oczywiście wykluczyło go na jakiś czas z treningów, ale no jednak na pewno dzięki temu, co zrobił, stał się jeszcze bardziej popularny. No teraz fajna akcja. Wreszcie zaczyna łączyć te ciosy w kombinacji ciosów bitych w różnych płaszczyznach. Także Krola musi tak boksować, jeśli chce przełamać tą bardzo, powiedziałbym, taką poukładaną, efektowną defensywę Linaresa. To wspominał, chce zmieniać kąty ustawienia swoich uderzeń. Tutaj próbuje właśnie i podródek, i prosty. I takim wejście długim prawym sierpowym z lewą nogą do przodu. No teraz świetnie, lewy na górę i dwa ciosy na dół. Ale ściągnął znakomicie łokieć, prawy łokieć. Linares od razu odpowiedział ciosem na wątrobę. No ja nie wiem, nie zgadzam się. Oczywiście bliżej jest Terry O'Connor i on to widział bliżej, ale to nie wyglądało, żeby to był cios. Na granicy faulu gdzieś tam na suspensor, ale sprytnie to pokazuje Krola, że jednak te ciosy są za nisko i reaguje Terry O'Connor. Ale widać było, że znerwował się przy tej sytuacji Linares. Teraz świetny lewy prosty, drugi prosty, od razu potem drugi pod rękawicę. Teraz lewy sierpowy Kroli. Coraz łatwiej zamyka Linaresa w narożniku. No, czuje tą presję, bo w tych późniejszych rundach może to przyniesie efekt. Taki mocny zeman atak, znowu dobry cios na dół, ale teraz lekkie ciosy Linaresa. Szuka wolnego miejsca i przyspieszenie. No, znakomity pojedynek. Naprawdę taki boksarz, aż przyjemnie się ogląda. Wymiany ciosów szybko mijają rundy. Bardzo duże tempo walki. Spodziewaliśmy się tego, że to będzie świetna walka i... No, teraz po raz kolejny cios... Znów wkracza O'Connor. I to wkroczył bardzo zdecydowanie. No tam odczuł uderzenie Krola. Później była cała seria ciosów na górę i to czystych ciosów, który wyprowadził Linares. Dobrze, że interweniował bardzo szybko Terry O'Connor, bo mogło to zakończyć się knockdownem. Za chwilę odpocząć Kroli. On skończył, obejrzymy powtórkę. Zakończenie rundy. No, teraz podnerwowało to Krolę, przyspieszył. Znowu taki zejście głową w lewą stronę i prawy sierpowy, ale widzi to uderzenie jak na razie Linares. Linares bije z defensywy jak automat, szczególnie ten lewy hak na wątrobę pod prawy łokieć Kroli. No, tu widać właśnie to ogromne dobre wyszkolenie techniczne. Ciężko boksuje się z defensywy, a widać, że bardzo łatwo wyprowadza różnego rodzaju wydłużone serie Jorge Linares. To świadczy naprawdę wielkiej technice i umiejętnościach Linaresa. Ale tempo jeszcze wzrosło. Ale jak będzie miał mało miejsca, jak zepnie go całkowicie na liny Krola, to wtedy jego szanse będą rosnąć. Kolejne starcie tego pojedynku za nami. Duże tempo, zobaczmy. No, w pas. Lewy. No to... Na granicy faulu. To nie było... Zobaczmy jeszcze raz. Powiedzmy, dolna część tego pasa. Ale bardzo nieprzyjemny cios gdzieś w okolice. Taki... A tutaj kolega... Irunej. Kontrola fan Manchesteru United. Dobrze koleguje się z Wayne'em Rooney'em i widzimy koło Diego Herna właśnie Wayne Rooney oglądający otrzymania swojego przyjaciela. Seconds out, round five. Piąte starcie. Przy takich dobrych pojedynkach czas leci szybko. Bardzo szczęśliwy był Krola tym, że to również stawką tego pojedynku będzie pas
Ringo, magazynu Ring. To jest taki dodatkowy prezent dla pięściarzy. Dwóch najlepszych w tej kategorii wagowej otrzymuje szansę walki prestiżowego pasa magazynu The Ring, który jest takim dodatkowym elementem w boksie, ale od razu pressing mocny i dobry początek Kroli. Tak, bardzo dobrze rozpoczął to piąte starcie Anthony Krola. Ale musi zadawać więcej ciosów. Tyle, że Linares to jest taki pięściarz, który wychwyci każdy najdrobniejszy błąd, od razu to wykorzysta. Niesamowity przegląd, proszę zwrócić uwagę przez chwileczkę, jak szedł nisko na nogach, żeby uniknąć mocnego ciosu. Proszę popatrzeć, ale teraz mocny prawy w końcu dochodzi do szczęki Linaresa. Ale od razu prawy i lewy pod prawy łokieć. Znowu kolejne trzy ciosy, z luzu bije. Bardzo umiejętnie Linares, potrafi przyspieszyć, zaakcentować to mocne uderzenie. I teraz tak prawy bity z góry. Świetnie. I teraz nowa odpowiedź. Najpierw prawy pod lewy łokieć, później lewy na wątrobę. Kroli odepnął go. Linares od razu zwrócił mu uwagę Terry O'Connor. Ale jest jakaś chyba stróżka krwi pod lewym okiem Linaresa, który z tych prawych sierpowych Kroli doszedł do celu. No ale świetnie, świetna wymiana. Świetna walka naprawdę. Jeden, drugi pokazuje, że ma ogromną umiejętność techniczną. Tutaj milimetry, niuanse mogą decydować o zwycięstwie. To, co podkreślano, kiedy analizowano mocne i słabe strony obu pięściarzy, że skóra na twarzy Linaresa jest jak papier. To jest pięściarz, który mówiąc językiem bokserskim, bardzo łatwo się tnie i dlatego tutaj też to na pewno mu nie pomoże w tym pojedynku. No ale teraz świetnie przepuścił, no ale tak jak zauważyłeś, faktycznie lekka obcierka, już widać krwawiące lewe oko Linaresa. Ale naprawdę znakomicie potrafi boksować się z defensywy Linares. Tyle jak mówię, z DeMarco też boksował fantastycznie, właściwie rządził, wygrywał naprawdę bardzo wysoko. Wydawało się, że nie ma najmniejszych szans DeMarco, jednak później ta, jak mówiłem, skóra jak papier dała o sobie znać. Krola podkreśla po tym pojedynku, że to jest wielka noc, największa noc w jego karierze, również chyba w boksie Manchesteru, jak również może być jedną z największych nocy brytyjskiego boksu. No, oczywiście takich nocy było sporo, tyle że tutaj jakby nie było walczy z zawodnikiem, który był mistrzem w trzech kategoriach wagowych. On sam tego tytułu z kolei broni innego tytułu, a więc no to jest... Kevin Mitchell pokazany przez chwilę. No tak, Kevin Mitchell też miał swój dobry moment w pojedynku. Na razie ale wiemy, jak to się skończyło. Swoje karcze pokonał między innymi Rocky Juareza w 2010 roku w Las Vegas, a tam był wtedy pas WBA Federatin. Wygrał z Jesusem Chavezem. A z Kevinem Mitchellem walczył 30 maja ubiegłego roku. No to jest mocne rozcięcie. A jeszcze, proszę Państwa, do końca jest przecież 7 rund. Rozpoczęła się szósta. Teraz bardzo znowu zdecydowana, tak podwójny lewy, prawy na dół, jeszcze lewy sierpowy. Stara się wydłużać swoje serie ciosów Anthony Krola. No teraz dobra akcja, podwójny lewy prosty Kroli, później był cios na korpus, odpowiada teraz lewym znów pod prawy łokieć Linares, ale odnoszę wrażenie, że coraz trudniej im powstrzymywać ataki Kroli. Coraz więcej pola oddaje Linares, jest coraz bardziej to widoczne, zarysowywuje się przewaga Kroli. To co mówiłem na początku, że w tej drugiej fazie, jeżeli jeszcze wzmocni tempo, jeżeli skróci dystans, będzie zadawał więcej ciosów, to wówczas być może otworzy sobie drogę do zwycięstwa w tym pojedynku Anthony Krola. Ale to co mówił przed walką, nie może w linii prostej, ale teraz świetny, lewy na dół, prawy na górę, jeszcze lewy sierpowy. Kroli nie może w prostej linii podchodzić do Linaresa, bo on potrafi
tą lewym stopować, jak gdy widzi, że ta lewa ręka dochodzi do głowy przeciwnika, tak jak teraz, od razu lewy sierpowy, lewy na dół. No, naprawdę majstersztyk techniczny w wykonaniu Linaresa. Tempo jest bardzo wysokie. Powiedziałbym, że jak będzie tak dalej walczył Krola, to ta pętla wokół szyi Linaresa będzie się zaciskać. Bardziej, że te ciosy Linaresa nie robią wrażenia na Króli. Już teraz nie potrafił powstrzymać. Znów dwa ciosy na korpus. Zaczyna rozbijać ciosami na korpus Antony Krola Linaresa. No ale teraz świecy, prawy, lewy, sierpowy. Kapitalna cała seria. Seria. I znowu kończący mocny cios na wątrobę, ale odpowiada Krola. No naprawdę nabiera ta walka emocji, podnosi publiczność w Manchesterze. To już się staje powoli taka ringowa wojna. Na to właśnie czekaliśmy. No ale to jest pojedynek, to jest boks. Kapitalny boks. I cios za cios. Odpowiada Krola. Od razu stara się odrabiać straty Linares. No jak widać, warto oglądać pojedynki starych mistrzów. Bo faktycznie Krola walczy w starym, dobrym stylu. No, teraz przestrzelił prawym sierpowym, ale od razu po tym przestrzelonym prawym sierpie poszedł lewy tak na wątrobę. Bardzo ładnie między podchodzi za podwójną gardę, wysoko ręce, luźne ciosy, lekko, mocno. To jest duża umiejętność, ale musi być czujny, bo Linares potrafi. Teraz prawy Linaresa. Jeszcze jeden prawy, trafił. Teraz problem Kroli, proszę państwa. Wstrząsnął tym prawym cała seria. Ależ padł na uderzenie Linaresa i teraz jest niesamowita akcja. I będzie odpowiadał? Nie, na razie się broni Antony Krola. Przy linach i znowu ten prawy overhand bity nad lewą ręką Anglika. Ależ runda, teraz jeszcze prawy na prawy w ostatniej sekundzie. Piękna runda, końcówka i niewidoczny ten mocny prawy Linaresa, który odczuł Krola, wyraźnie się cofnął. I potem widzieliśmy to mistrzostwo Linaresa. Lekkie ciosy, szukał mocnego uderzenia, ale wyczekał, przeczekał umiejętnie tą akcję Krola. Ale prawda jest taka, że Antony Krola też nie stracił zimnej krwi w trudnej sytuacji. Podszedł pod liny i pokazał, że potrafi się w takiej sytuacji znaleźć. Potrafi wykazać się takim, powiedziałbym, wewnętrznym głodem. Tam jest, zdaje się, rozcięta skóra na głowie. Popatrzmy, ten moment tutaj mocny. To będzie ten prawy za chwilę. Tak jest, ten ale po idealnie. Wyraźnie odszedł do tyłu, ale idealnie. Bardzo szybki, lewy na dół, prawy na górę. I tutaj właśnie to, co mówisz, ta zimna krew. Podwójna garda, ruchoma garda i cały czas balans tułowiem. Dzięki temu przetrwał do końca tej rundy Antony Krola. Jeszcze był jeden prawy. Prawda jest taka, że proszę państwa, ten pojedynek mógł się w tej rundzie skończyć. Tutaj doświadczenie, umiejętności, właśnie praca tułowiem. Niesamowita, niesamowita szósta runda. A nawet nie było liczenia. Musi pamiętać, by ta ręka lewa szybko wracała do gardy, bo robi zwód lewą na dół i wychodzi prawym sierpowym. Teraz on trafił prawym z góry. Jeszcze jeden. No, dobry lewy na dół. Mówię, że ta ostatnia runda przegrana przez niego musi tutaj pokazać coś więcej i chce Krola, wierzy w siebie. Cały czas wariantował w ataku. Ale przecież to był ten moment, kiedy Krola przełamywał, tak się przynajmniej wydawało Linaresa. No ale w takich pojedynkach, na takim poziomie, to się zawsze może zdarzyć. Właśnie jedno uderzenie może odwrócić przebieg walki. No, znakomity pojedynek, naprawdę przygotowanie akcji, precyzja, szybkość wybranych ciosów, akcentowanie tych mocnych uderzeń na najwyższym poziomie. No i ciepłąca krew z lewej strony, no, ten mocny prawy cios musiał spodać jakieś rozcięcie głowy Kroli, ale dobry teraz lewy na dół. Ale znów wraca do tego swojego bardzo dobrego rytmu Antony Krola. Teraz trochę ciszy przed burzą. No teraz znów niewiele brakowałoby ten lewy. Z dołu teraz też przestrzony lewy sierpowy. Ale każda taka akcja, no to jest wielkie niebezpieczeństwo dla Linaresa. Odważnie ruszył w tej siódmej rundzie Krola. Teraz troszkę wolniej, trochę mniej ciosów. Takie przygotowanie.
do akcji, aktywniejszy Krola. Teraz troszkę za nisko, ale oczywiście przeprosił. Ferbozo walki, leżył ten czas Krola. Dobry znowu lewy. On tak wyczekuje, jakby czekał na jakąś taką mocną akcję Linares. Spokojnie przyjmuje te ataki Kroli. Sam nie zadaje zbyt wielu ciosów, jak gdyby szuka miejsca, gdzie tutaj przyspieszy się. Ale nie może długo czekać, bo Krola trafia teraz. Kolejny leśierpowy, podbródkowy. To jest ten rytm, o którym mówiłem. Złapał właściwy rytm Antony Krola. A troszkę stanął w tej rundzie Linares. Nie jego ciosów, nie jej akcji. Teraz przestrzelony lewy z dołu, za to trafił prawym Antony Krola. Wolniejszy. Tak jak właściwie coś by się tam nagle wydarzyło, jakby troszkę odciął prąd Linaresowi. I to ewidentnie było w tym starciu widać. Jakby chciał przeczekać, wiedział, że brakuje mu energii i walczył bardzo zachowawczo w tym starciu. Zdecydowanie oddał inicjatywę w tym siódmym starciu Kroli. Mało takich odpowiedzi na te akcje, które wyprowadzał Krola. Nagle ten błyskawicznie reagujący pięściarz, który przecież i świetnie się bronił, i znakomicie odpowiadał na ataki Kroli, stracił sporo ze swojego mistrzostwa. No, zmień taktykę, nie wychodź sierpowym, tylko ciosami prostymi. Prawy na dół, lewy prosty na górę. Lewy prosty na głowę, tak, tak. To właśnie powiedział, że Gallagher swojemu zawodnikowi. Zauważ, że on dobrze blokuje te ciosy sierpowe. Ale oczywiście jedno powiedzieć, a drugie w ferworze walki robić swoje. Teraz w tej fazie tego pojedynku górą jest Antony Krola. On dyktuje warunki. Miał swoją szansę w szóstym starciu Linares, ale jej nie wykorzystał. Początek należał do pięściarza z Wenezueli. Widać, że nabrał pewności siebie Krola po tej ostatniej rundzie. Nie boi się wyprowadzać większej ilości ciosów. Coraz rzadziej odpowiada Linares na ataki Kroli. To jest jednak bardzo męczący dla przeciwnika pressing. Widać, że już czuje dystans, czuje odległość w momencie, kiedy próbuje zaatakować Linares. Bardzo spokojnie odchodzi nogami Krola i jest bezpieczny. Teraz proszę, po lewym prostym, prawy z dołu, lewy na wątrobę. Odpowiada Linares, również lewym na korpus. Szukają cały czas wolnych miejsc. Teraz znów pięknie zrobił to Linares, ale trochę brakuje szybkości, dynamiki. No ale teraz znowu ten prawy sierpowy musi uważać na to Krola, bo potrafi wystrzelić tym prawym. Już raz wstrząsnął Antony Krola właśnie po tym prawym sierpowym Linares. Tak, to jest ryzykowna akcja, bo widać, że potrafi na taką akcję reagować bardzo mądrze, bardzo dobrze Linares. Teraz właśnie widzieliśmy, skończył to wydłużony atak właśnie tym prawym sierpowym Linares. I świetnie, lewy prosty po zwodzie na korpus. Najpierw jest zwód, że bije lewy prosty na górę, bije go na dół. Naprawdę świetny, techniczny pojedynek. I teraz dużo. Kapitalna seria. Ajs przyspieszył to, co właśnie pokazywał we wcześniejszych rundach Linares. Potrafi to robić, troszkę jakby chciał uśpić czujność Kroli, ale Krola od razu chce odpowiedzieć, chce odpowiedzieć. Linares ewidentnie czeka, ponieważ Krola ma takie chwile, kiedy troszkę ta lewa ręka mu opada i wówczas stara się w taki moment strzelić Linares. Ale jeśli Krola jest bardzo aktywny, to wyłącza mu jednocześnie prawą rękę. Ale nie daje mu czasu na przygotowanie tej akcji, a jakby tylko zbyt długo podchodzi za gardło, wtedy właśnie uderza lekki cios na dół Linares i od razu stara się właśnie na tą lewą ręką wystrzelić tym prawym sierpowym. O właśnie, teraz trafił w rękawice, ale świetnie ponowił dwa razy lewym prostym i trafił Linares.
blokować tak czyste, mocne uderzenie. Seconds out, round nine. Szybko regeneruje się Antony Krola. Wskoczył do dziewiątej rundy, jakby to był dopiero początek walki. Alvarez znów ustawiony na kontrę. On to potrafi robić w wielkim stylu. I znów ta akcja na lewy prosty na korpus, później prawy na górę. Takie krótkie przyspieszenie, krótkie ciosy, ale naprawdę bajeczna technika Linaresa. Ale również świetna taktyka na ten pojedynek Antonego Kroli. Tak, on potrafi również, mówię o Linaresie, skontrować lewym podwrotkowym. Przestawić się taki moment, jakby nagle zmieniał pozycję na Mańkuta i skontrować lewym podwrotkowym. Nie robi tego zbyt często, a teraz no świetnie Antony Krola. Duża presja prasy i oczekiwania tego pojedynku, bo ostatnich dwóch porażkach Anglików o tytuły światowe, myślę tutaj o Brooku i Smithie z Alvarezem i z Golovkinem. Tutaj wszyscy wierzą, że jednak Krola wygra z Linaresem, ale jak na razie bardzo wyrównany pojedynek. Nie chciałbym się tutaj za punktację ocenić, bo jeden i drugi mi się bardzo podoba w tej walce. Teraz nie sięgnął prawym Krola Linaresa. Prawy sierpowy teraz, odczuł i zamknięty na linach Linares, ale bez takiego pewności przyspieszenia był Krola w tych seriach przy linach. Tak, jakby zdawał sobie sprawę z tego, że to nie ten moment, że trzeba odpuścić. Nie ma sensu tracić zbyt wiele sił w akcji, która jest skazana raczej na niepowodzenie. I znów czekał na tą kontrę, niewiele brakowało, ale tym razem lewa ręka Kroli była wysoka. Jak zaczyna lewym prostym bitym na górę Krola, to wszystko jest w porządku. I teraz go rozpoczyna swój taniec Jorge Linares. Świetny lewy. I teraz cała seria, był kapitalny, prawy podwrótkowy i znów seria, prawy na górę, lewy na dół i jeszcze kończy prawą ręką. Ale jak prowokuje, jeszcze jest w stanie zaprosić go do takiej wymiany Jorge Linares. Na nóżkach porusza się, tańczy w lewo, w prawo, naprawdę takie elementy techniki, które można pokazywać młodym zawodnikom, jak się walczy. Tak, widzi te ciosy, a więc może się skutecznie bronić. No to jest wielka umiejętność, bo tak jak się mówi, atakować można się uczyć szybko, ale bronić się uczy zawodnik całą karierę. Już w końcówce tego starcia troszkę zwolnili, nie atakowali tak szaleńczo. Wiem doskonale, że do końca zostało jeszcze kilka rund i trzeba te siły umiejętnie rozłożyć. Świetny lewy, z dołu prawy zablokowany. A więc w tym momencie zaatakował korpus Antony Krola. Fajnie przeszedł, dwa ciosy na górę, od razu zejście i szukał miejsca na korpusie, ale tak szczelna garda, a tu właśnie ten moment, co pokazuje za ataku. I proszę, znowu prawy na górę, lewy i jeszcze wyjście dwoma ciosami na górę Kroli. To, co mówił, zmienia kąty ustawienia w różnych płaszczyznach, góra, dół. Ale ciężko ma się dobrać do tej wyśmienitej obrony Linaresa. Seconds out, round 10. I proszę Państwa, rozpoczynamy decydującą fazę tego pojedynku. Dziesiąte starcie, 3 rundy do końca. No i teraz troszkę niespodzianka, to Linares ruszył mocno do przodu. No, zobaczymy, jak będzie Krola walczył, jeżeli on by musiał zacząć się cofać. Ale teraz świetny prawy podwrótkowy, lewy sierpowy, jeszcze lewy na korpus. Wykonanie Linaresa. Być może dostał jakiś sygnał, że przegrywa walkę. Nie można tego wykluczyć. Ale oczywiście od razu wszystko wraca do normy. Atakujący Krola. Defensywnie ustawiony, ale to jest taka aktywna defensywa. Kapitalne przejścia z głębokiej obrony do kontrataków Jorge Linaresa. Krola też umiejętnie góra, dół, nie jest jednowymiarowy. Góra, dół, sierpy, haki.
w różnych płaszczyznach stara się absorbować tą obronę Linares, ale świetna praca na nogach. Od razu potrafi wyjść z zagrożenia, tylko jest zamykany przy linach. W lewo, w prawo przechodzi od razu do środka ringu i znowu ma otwartą przestrzeń, żeby odskoczyć od tych silnych ciosów Kroli. No i wymiana, no i teraz idzie cios za cios. I trafia Krola i odpowiada od razu Linares. Im więcej lewych, prostych zadaje Antony Krola, tym dla niego lepiej. To jest szczególnie widoczne są te lewe proste, gdy trafiają Linaresa. Ta lewa ręka dobrze pracowała przez ten cały pojedynek Kroli. Teraz świetny, kończący akcję lewy podbródkowy Anglika. Ale tam jest wciąż sporo miejsca na lewą ręką i na to jeszcze liczy Jorge Linares. To jest świetna walka. Obydwaj bardzo dobrze przygotowani. Jest szybkość, jest umiejętność, precyzja ciosów. Teraz za szeroko uderzył Krola, nie trafił. Ileż tych ciosów z obu stron było na korpus i dalej takie wysokie tempo. Proszę, teraz tą niesamowitą kombinację kończył lewym hakiem pod prawy łokieć Linares, a tutaj właśnie przejął to tempo dalej Krola i teraz ponowienie. On kończył akcję. Znakomite ponowienie. No i teraz obydwaj mocny sierpowy. Z tym, że lewym sierpowym uderzał Krola, prawym Linares. No, ale tak jak zauważyłem, świetne było to ponowienie, atak Linaresa i od razu przyjęcie na blok i wyjście z bloku swoją serią Kroli. Jeszcze 10 sekund do zakończenia tego starcia, a później zostaną już tylko dwie ostatnie rundy. Kolejna. Seconds out, round 11. 11 starcie. Linares czy Antony Krola? Czy Misz Wuba obroni swój pas? Czy zdobędzie WBC Diamond i pas magazynu The Ring? Moim zdaniem jest bliski tego. Ale jeszcze trzeba wygrać te ostatnie dwie rundy. Efektowne są przyspieszenia Jorge Linares. Widać, że bardziej zależy na zwycięstwu Kroli. On stara się wywierać presję, atakować, ale bardzo sprytnie porusza, umiejętnie się na nogach Linares, w lewo, w prawo. I cały czas szybkie ręce Linaresa. Cztery porażki w karierze Kroli. Pierwsza w 2008 z Yusufem Alhamidim, później z Gary Sykesem w 2009, w 2012 z Derry Matthewsem i znów Sykesem w Price Fighterze, w półfinale w 2012 roku. No dobre, teraz w ostatnich 30 sekundach akcenty Linaresa. Krótkie przyspieszenie, 3-4 ciosy. No i znowu taki unik prawo podbródkowy. Teraz dobra praca Linaresa. Nie daje się zamykać przy linach.
A mało pracuje tą lewą ręką Krol. Tylko część za pojedynczy podwójny, ten lewy prosty. Jest to widoczne. Przewaga lepiej wygląda. Ta lewa ręka częściej funkcjonuje u Kroli. Ale spojrzał gdzieś tam w okolice swojego narożnika Linares. A tu jeszcze 50 sekund do końca 14 starcia. Świetny lewy z dołu Linaresa. Króciutko lewy prawy i lewy z dołu. Taki lewy z dołu, lewy sierpowy, ale błyskawicznie to zrobił. Ale teraz dobry lewy sierpowy Kroli. Spokojnie rozpoczęli to 11 starcia, a teraz w końcówce znów przyspieszenie. Podwójny lewy, prosty Kroli teraz za szeroko przy tym niskim uniku. Tak to się musiało skończyć. Ale stracił już troszkę na dynamice w tym 11 starciu Krola, jednak to wywieranie presji. No i dziesiątki ciosów na korpus zadaje przecież to uderzenie jeden i drugi. Koniec 11 starcia. Pytanie, jak punktują, proszę Państwa, te rundy sędziowie? No i ta ostatnia runda może decydować o zwycięstwie. Tutaj już nie ma co patrzeć na siły, trzeba pójść na całość. Nie bądź leniwy, lewa ręka od krok do tyłu i od razu prawa, ale jest zmęczony, widać, wyczerpany. Błędne oszy troszkę Antonego Kroli. Ale myślę, że w 12 rundzie jeszcze jeden i drugi. Ale świeższy powstały Linares, pokazując, że jest gotowy. No zobaczymy. To są oczywiście jakieś tam drobne sygnały, nie do końca mi się tym sugerował, bo proszę, jak rozpoczyna od razu, zgodnie z tym, co powiedział Joe Gallagher, to starcie Antony Krola. Ale teraz świetny, lewy na dół, lewy na górę i prawy sierpowy. Szuka tej prawej i teraz prawy sierpowy, lewy podbródkowy, no jest. Wydaje mi się, że jednak szybsze ręce ma w tym 12 starciu. I teraz prawy sierpowy wstrząsnął Krolą. Tak, dynamicznie bije, zgadza się. Świetnie rozpoczął to starcie Linares. Pierwszy atak Kroli z łatwością przetrzymał, a później uderzył kilka razy bardzo dynamicznie. Jest troszkę szybszy, większe łatwość wybradzania ciosów w tym na razie w tej pierwszej minucie tego 12 starcia Linares. No, czy da radę Krola? Bo tak nagle jakby tak patrzyliśmy na jego twarz w narożniku w przerwie między 11 a 12 rundem, jakby gaz w oczach. Ale oczywiście to są tylko takie często złudzenia. Nie zawsze przekłada się na postawę, ale było widać troszkę takie zwątpienie, jakby taką bezradność. No i znowu lewy powrótkowy Linaresa. Tak, piekielnie niebezpieczne są te ciosy, bo on jest pełnym skrętem, bije z obu stron, a więc jest prawy, prawy na górę, później lewy z dołu, ewentualnie lewy na wątrobę. Kolejny przyspieszenie, 3-4 ciosy, no ta runda lepiej wygląda w wykonaniu Linaresa. Tak, półtorej minuty na pewno dla Linaresa, zostało jeszcze minutę 23. Jakaś krew pod prawym okiem Kroli. Ale teraz proszę, Krola wyprowadził serię, próbuje odpowiedzieć Linares. Ale widać, że co szybciej bije Linares w swoich akcjach. Krola tam próbuje, 3-4 ciosy, ale od razu w kontrataku Linares wyprowadza szybciej akcji i mocniej. Jeszcze 50 kilka sekund do zakończenia pojedynku, aż wstał już ze swojego miejsca Eddie Hearn. Ale teraz przyspieszenie, błyskawicznie to robi Linares, naprawdę. On więcej zachował siły i umiejętności. Teraz cała teraz seria. Jaka szybkość, ile tych ciosów było w tej serii. I znów dwa ciosy bite na korpus pod prawy łokieć. Obniżył pozycję, właśnie to nie były haki, tylko sierpy. Niesamowita końcówka, no już 30 sekund. To musi Krola pójść się na taką otwartą bójkę. Ale nie wiem, czy to się dla niego źle nie skończy. Świetny pojedynek, naprawdę najwyższy poziom boksu. Tak, to ostatnie starcie wskazuje na to, wygra Linares, ale czy wygra całą walkę. Będziemy czekać.
wszyscy niecierpliwi na werdykt. Aż teraz przestrzelił. Widać było, że już nie wyczuł tego dystansu Krola. Teraz próbuje podwójnym, potrójnym, lewym, prostym jakoś neutralizować Linaresa, ale w tej ostatniej rundzie nie dał rady, przegrał. Przegrał to starcie i teraz czekamy na werdykt. No, trzeba przyznać, że miał momenty w tej walce i to długie momenty Jorge Linares, wspaniałe. Ale też wspaniałe miał Antony Krola. Ale gdzieś tam w tej końcowej fazie, nagle jakby jedna faza zasilania została wyłączona. Myślę, że te ostatnie końcowe rundy zdecydowanie już na korzyść Linaresa. By troszkę więcej świeżości, takiego doświadczenia z tych pojedynków mistrzowskich zachował Linares. Niepokój na twarzy Wayne'a Roneya. Bardzo równa walka, ciężka do punktowania. Tak jak wspominałeś, jeden i drugi miał swoje akcenty. Początek na pewno należał do Linaresa, później bardzo dobry okres Kroli. Wydawało się, że przełamie. Później ta niesamowita szósta runda, w której na skraju, no porażki nawet przed czasem był Antony Krola, ale znakomicie się jakoś z tego wykaraska. I później sama końcówka dla Linaresa. Spodziewałem się, że to będzie bardzo dobra walka, ale nie sądziłem, że będzie aż tak dobra. Naprawdę najwyższy poziom, jeden i drugi wierzył w siebie i potwierdzili swoją klasę mistrzowską w tym pojedynku. Naprawdę pojedynek z każdej strony na najwyższym poziomie. Proszę. To oczywiście jak się na tych powtórkach widzi, nie wszystkie ciosy dochodzą celu, nie wszystkie są uderzenia bite czysto, no ale... Ale umiejętność akcentowania. Szybkość, różne płaszczyzny, proszę. Lekko, lekko i czwarty mocno. To jest piękno, to co właśnie potrafią najwięksi w tej dyscyplinie sportu. No, ale też trzeba tego uczyć, tak? Trzeba szkolić zawodników. I oczywiście niektórzy mają do tego szczególne predyspozycje, niektórzy mniejsze, ale... O, no, widać, że taki troszkę zamglony wzrok ma Ricky Hatton. Czekamy na werdykt, proszę Państwa. Tam już te pasy są przygotowywane. Before we declare the result, referee Terry O'Connor has asked that I ask you to join him in appreciation of two world-class boxers. Faktycznie, światowej klasy. Pięściarz. We go to our judges' scorecards. Judge John Keane sees the contest 115, 114. Guillermo Pineda 117, 111. Judge Fernando Barbosa 115, 113. All in favor of the winner. He is the WBC Diamond, the Ring Magazine, and the new WBA. A więc jednak, proszę Państwa, Jorge Linares. Te ostatnie rundy przeważyły. 115-114, 117-111, 115-113. Trzy pasy, a więc WBA, WBC Diamond i pas magazynu Ring dla pięściarza z Wenezueli, dla Jorge Linaresa i Antony Krola wie, że ten pojedynek przegrał. Ale zwyciężył boks, proszę Państwa. Fantastyczny pojedynek na obcym ringu. Wygrywa Niño de Oro, złoty chłopak Jorge Linares. To już na dzisiaj wszystko. Piękna bokserska noc w Manchesterze. Myślę, że się Państwu podobało. Dziękujemy, żegnają. Albert Sosnowski. Janusz Pindera. Do usłyszenia.